Patronem odcinka jest Tank T-shirt Garage. Koszulki dla fanów sprzętu wojskowego. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem pan Bartłomiej Kucharski, analityk i dziennikarz magazynu Wojsko i Technika. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Ukraińcy od kilkunastu dni otrzymują masę dobrych informacji dotyczących broni pancernej. Amerykanie oferują Abramsy, Polska deklaruje przekazanie za zgodą Niemiec Leopardów. Wcześniej Słowenia dostarczyła już M55S. Dzisiaj chcielibyśmy z panem porozmawiać na temat propozycji Brytyjczyków, a mianowicie czołgu Challenger 2, który, jak sami Brytyjczycy mówią, na przełomie lutego i marca może trafić na Ukrainę. Panie Bartłomieju, co to za maszyna i jak ona prezentuje się na tle czołgów dostępnych w arsenale Federacji Rosyjskiej? Mówimy tutaj o czołgu, który został opracowany w latach 90. Teoretycznie jest to więc maszyna stosunkowo nowa. W praktyce jednak historia jego powstania nie jest tak do końca oczywista, bo Challenger 1 miał być, Challenger 2 miał być następcą Challengera 1, miał być nową maszyną. W międzyczasie pojawiły się pomysły zakupu maszyn z armatami w standardzie natowskim, do czego jeszcze za chwilkę wrócimy. Między innymi Abramsa rozważano Leoparda 2. Finalnie skończyło się na pomyśle modernizacji Challengera 1, z czego wyszedł Challenger 2, który w 80% pełni nowym czołgiem. Innymi słowy, można powiedzieć, że pojazd ten przeszedł typową dla British Army drogę, najdziwniejszą jak się tylko dało. Sama maszyna ze względu na obciążenie genetyczne również jest dość specyficzna. Jest to bowiem czołg dosyć ciężki już od samego początku, bowiem pierwsze wersje ważyły 62,5 tony, jeśli dobrze pamiętam. Przy czym w zamian dysponuje stosunkowo słabym silnikiem o mocy 1200 koni, gdzie przypomnijmy, że pierwsze Abramsy czy Leopardy ważyły około 55 ton, mając silniki o mocy 1500 koni. Więc jest czołgiem, Challenger 2 jest czołgiem dosyć ciężkim, za to ze stosunkowo słabym silnikiem. Natomiast kolejną ciekawą sprawą jest działo. Brytyjczycy bowiem, jako jedni z ostatnich obok Hindusów, używają względnie nowoczesnych czołgów z armatami, z lufami gwintowanymi. Ma to swoje zalety w postaci chociażby wyższej celności na dużych dystansach, natomiast na mniejszych nie ma to już znaczenia, a pamiętajmy, że szczególnie w naszej części Europy dystanse prowadzenia walki nie przekraczają zazwyczaj 2000 metrów, więc znaczenie wyższej celności na dalekich dystansach rzędu powiedzmy 3 i więcej kilometrów jest pomijalne. Natomiast co dostajemy w zamian? W zamian dostajemy czołg, który nie może korzystać z amunicji dostarczanej przez jakiekolwiek inne państwo NATO. Z tego względu, że w większości państw stosowane są armaty wywodzące się z działa Rheinmetall 120 mm, działa gładkolufowego na amunicję scaloną. Tymczasem Brytyjczycy używają amunicji rozdzielnego ładowania. Same działa zaś, jak wspomniałem, są gwintowane. Nie ma mowy absolutnie o wymienności amunicji. Jest to więc sprzęt mocno specyficzny, natomiast nie pozbawiony zalet. No, Challengery są względnie dobrze opancerzone, przy czym tutaj można powiedzieć, że do pewnego stopnia przypominają tutaj czołgi radzieckie, to znaczy opancerzenie jest mocne, o ile mówimy tutaj o strefach, gdzie opancerzenie specjalne zastosowano, nowsze wersje pancerza Chobham Burlington. Natomiast jeżeli chodzi o inne strefy, można mówić o stosunkowo dużych strefach opancerzonych. Między innymi cała dolna przednia płyta kadłuba to jest zwyczajna lita stal o niezbyt dużym kącie nachylenia, więc jest to na dobrą sprawę papier dla nowoczesnej amunicji przeciwpancernej. A gdybyśmy mieli... Czołgi te są bardzo chwalone przez...
Tak, a gdybyśmy mieli właśnie Challengera teraz dwójkę zestawić choćby z tymi najnowszymi produkcjami czołgowymi Federacji Rosyjskiej, mówię o Armacie, to jak to wygląda? Jak on może mierzyć się z tymi pojazdami? Natomiast pamiętajmy, że sam czołg T-14 ma bardzo słabo opancerzoną wieżę. Challenger nie byłby bez szans ze względu na wciąż całkiem niezły system kierowania ogniem, natomiast raczej nie byłby faworytem w tym starciu. Natomiast w porównaniu z wersjami rozwojowymi T-72, T-80, Challenger jak najbardziej powalczyć może. I pod niektórymi względami, jak właśnie system kierowania ogniem, jak chociażby ergonomia, bo Challenger jest przez załogi bardzo chwalony ze względu na wygodę, zapewne przewyższa wozy rosyjskie. Przynajmniej te, które są realnie używane. Nie mówimy tutaj o serii tak naprawdę prototypowej armaty, która jest nieliczna i prawdopodobnie doskwierają jej liczne choroby wieku dziecięcego. Panie Bartomieju, a zatem jeszcze analizując to, co sojusznicy Ukrainy dostarczyli, raczej dostarczyli, dostarczą w najbliższych dniach Ukraińcom, mowa tu o Leopardach, Abramsach i Challengerach, to jak na tym tle wypada brytyjska maszyna? Na pewno jest wozem specyficznym. Jak wspomniałem, nie ma mowy o dużej dostępności części, nie ma mowy o wymienności amunicji między wozami sojuszniczymi. Powiedziałbym, że o ile na papierze jest to dobry czołg, o tyle jest bardzo kłopotliwy ze względów logistycznych i nie jestem przekonany, czy będzie stanowił dużą wartość dodaną, gdyby Brytyjczycy przekazali ich więcej. Pamiętajmy, że British Army pozbywa się niemal 80 czołgów, co dałoby możliwość uzbrojenia właściwie dwóch ukraińskich batalionów. To wtedy jakiś sens by to miało. 14 czołgów jest natomiast praktycznie symbolem i wydaje mi się, że więcej Brytyjczycy mogliby udzielić pomocy Ukraińcom, przekazując większą liczbę jakichś transporterów opancerzonych, bojowych wozów piechoty, dział samobieżnych, aniżeli te czołgi, bo wkład w postaci 14-15 Challengerów to jest tak naprawdę gest polityczny i nic ponadto. Myślę, że w praktyce o wiele lepiej wypadną Leopardy i Abramsy, nawet w teoretycznie gorszych wersjach, właśnie ze względu na dostępność amunicji czy łatwiejszy dostęp do części zamiennych. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że gest Brytyjczyków dość symboliczny, a jak właśnie z tym zapleczem technicznym? Czy nawiązując jeszcze do tych wszystkich dostaw czołgów, które w najbliższych tygodniach mają pojawić się na Ukrainie, Ukraińcy dysponują na ten moment taką bazą techniczną, żeby te czołgi remontować, serwisować, czy jednak będą się opierać choćby na naszym kraju i tutaj na jakiejś bazie serwisowej? Mamy jakieś takie Nie. informacje na ten temat? Nie, Ukraińcy bazą serwisową nie dysponują, bo i skąd mają dysponować? Zważywszy na to, że jedynymi czołgami używanymi przez siły zbrojne Ukrainy były czołgi wyprodukowane w Związku Radzieckim, jeszcze nie licząc niewielkiej partii opłotów. A nawiązując Czyli jeszcze do kwestii... na dobrą sprawę, wszelkie zaplecze serwisowo-remontowe, szczególnie wysunięte zaplecze, będzie musiało dopiero powstać od zera. Jakieś warsztaty istniejące przy batalionach, przy brygadach, to wszystko trzeba będzie zbudować, natomiast poważniejsze remonty trzeba będzie przeprowadzać, przypuszczam, że w większości w Polsce. Natomiast jak to w praktyce wyjdzie, zobaczymy, bo nasz przemysł też ma swoje jakieś moce przerobowe, musi też pracować na rzecz modernizacji naszej armii, ale generalnie spodziewałbym się poważniejszych prac serwisowych raczej poza Ukrainą, ze względu na to, że chociażby zakłady produkcyjne są ciągle pod ostrzałem, a jeśli nawet chwilowo nie są, to w każdej chwili mogą być. Więc utrata stosunkowo cennego czołgu, bo pamiętajmy, że czołgów zachodnich Ukrainy przynajmniej w ciągu najbliższych miesięcy będzie miała bardzo mało, byłaby raczej rzeczą przykrą, szczególnie, że jednocześnie tracono by jeszcze cenniejsze de facto zaplecze serwisowe. To nasze pytanie na koniec, panie Bartłomieju, jest takie, czy spodziewa się pan jeszcze jakichś dobrych decyzji pod względem nowych dostaw, jakichś innych nowych modeli czołgów na Ukrainę, czy na razie to, co zaoferowali sojusznicy, to jest maksimum? Jeżeli chodzi o dobre decyzje,
Mogą z czasem pojawić się w większej liczbie Abramsy i Leopardy, bo na dobrą sprawę nic innego nie ma. Tylko pamiętajmy, że o ile Abramsów Amerykanie mają dosyć spore zapasy, jeżeli chodzi o starsze wersje, o tyle Leopardów poza jednostkami wojskowymi jest bardzo mało. Większe zapasy mają na przykład Hiszpanie, ale to też jest liczba rzędu kilkudziesięciu sztuk. A co z Francuzami? Francuzi mają trochę Leclerców, dokładnie nie wiadomo ile. Na rzecz Armée de Terre wyprodukowano bodajże 400 czołgów. Część z nich została wyeksportowana, część prawdopodobnie zezłomowana, ale nie mniej niż 40 czołgów powinno być możliwych do wyremontowania. Natomiast jeżeli chodzi o nowe typy i dobre decyzje, nie spodziewałbym się czegoś takiego właśnie ze względu na niską dostępność. Mogą się owszem pojawić na przykład włoskie C1 Ariete, ale można powiedzieć, że nasz twardy, czyli zmodernizowany T-72M1 jest czołgiem lepszym pod wieloma względami. Więc nie jestem pewien, czy byłaby to wartość dodana dla Ukraińców. Leclerc już bardziej, to jest czołg wciąż nowoczesny, ale też Francja deklarowała możliwość przekazania, ale jest to ten w dużej mierze ten sam problem, co z Challengerami ze względu na małą dostępność, ze względu na niską liczebność, aczkolwiek problem nieco mniejszy ze względu na działo mogące stosować amunicję tę samą, co Leopardy albo Abramsy. Dziękuję zatem, panie Bartłomieju. Państwa odsyłamy do mediów społecznościowych Bartłomieja Kucharskiego, gdzie fani i miłośnicy broni pancernej znajdą zapewne masę ciekawych informacji. Panu dziękujemy za poświęcony czas. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze podyskutować i będzie pan mógł podzielić się swoją wiedzą z naszymi widzami. Dziękuję serdecznie, panie Bartłomieju. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Państwa zachęcam do subskrypcji kanału oraz odwiedzenia, tak jak wspominałem, mediów społecznościowych pana Bartłomieja i serdecznie chcielibyśmy podziękować patronowi dzisiejszego odcinka, firmie Tank T-Shirt Garage. Dziękuję bardzo.